Uroczystości pod nazwą Onbashira odbywają się w Japonii w roku Małpy i Tygrysa. Obyczaj ten wywodzi się sprzed 1200 lat z ery Heian, kiedy to co 6 lat poświęcone bale drewna ściągano z górskich lasów w dół dla odbudowania świątyń. Ponieważ droga transportu wiedzie często stromymi zboczami w dół, najlepszym sposobem transportu drzew jest jechanie na ściętych balach. Każdy pień transportowany jest przez drużynę mężczyzn. W odpowiednim momencie, gdy stok jest dostatecznie stromy, wybiera się kilku odważnych spośród każdej drużyny, którzy mogą zjechać po zboczu na pniu. Cała zabawa polega na tym, żeby z pędzącego bala nie zlecieć, jednak na pniu trudno się utrzymać, a kontuzje zdarzają się nadzwyczaj często. Niekiedy zawodnicy ze zjazd płacą nawet życiem. Ten z nich, któremu uda się dojechać do końca, zyskuje sławę i tytuł Hananori. Sprowadzenie pnia zajmuje każdej drużynie mniej więcej 3 dni. Kiedy pnie zostaną przetransportowane w dół, rozpoczyna się druga część uroczystości. Procesja z całym mnóstwem obserwatorów, turystów i innych uczestników obchodów Onbashiri dociera do świątyni Suwa. W każdym roku z jego głównych budynków stawia się pień i tym samym rytualnie oczyszcza i odnawia święte budynki. Jeżeli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!